653 konie, 800 Nm, napęd hybrydowy typu plug-in i 2,8 tony. Wygląda ciężko nazwać, jak skrzyżowanie nosorożca z jelczem, coś w tym stylu, ale podobno jest mocny i szybki. No, warczy i jedzie nawet, bym powiedział. Hamuje też całkiem. Lekko się prowadzi. W sensie tak nie czuć, że waży prawie 3 tony. Słuchajcie, bardzo mocny układ napędowy, bo jest tu podwójnie doładowane V8 i mamy też silnik elektryczny z baterią tam około 25, coś tam kWh. I pojemność tej baterii, jako tylko takiego wspomagacza tego napędu hybrydowego, to jest już nie najmniejsza, bo pierwsza i trójka miała baterię właśnie o takiej pojemności, a to było w pełni elektryczne auto. Mamy też opcję pojechania na samym prądzie, co na chwilę uczynię. Trudno, niech stracę. To musi być elektryk chyba. O, właśnie zgasł silnik. Kurde, jedziemy prądem. Dopóki nie wcisnę kickdowna, to cały czas jedziemy na prądzie. Nawet nieźle się odpycha, jak na samym prądzie. Sam silnik elektryczny ma prawie 200 koni mocy, więc jakoś może rozbujać te 3 tony. No do miasta może nie głupia sprawa. Pokazuje mi teraz 101 km zasięgu na tym samym prądzie, jakbym jechał tak jak teraz. Czyli po mieście ten zasięg będzie większy, w trasie będzie, myślę, sporo mniejszy, jak to w autach elektrycznych. To może przełączymy się w ten tryb hybrydowy. O, jak miło. V8 dołączyła. Dosyć szybko się to przestawia, tak płynnie, aksamitnie. Długa reakcja. Myślałem, że będzie to szybciej odczuwalne, bo skrzynia zanim tam poredukowała i tak dalej, to chwilę to trwało. Myślałem, że samym tym prądem taki szybki strzał będzie. W końcu po to jest też ten prąd tutaj, żeby ten moment od razu przy wciskaniu gazu wyczuwać. I myślałem, że no może trochę byłem głupi, że tak myślałem, ale myślałem, że będzie tak jak Ferrari 296 GTB, którym miałem przyjemność pojeździć, i tamten układ hybrydowy jest genialny, bo faktycznie przy wciskaniu gazu czujemy, że ten prąd tam odpycha to auto i dopiero te spaliny z benzyny i tak dalej dodają mocy, a tu powinno działać podobnie, ale jednak z większym opóźnieniem jest to. Może dlatego, że Ferrari jest ogólnie szybszym samochodem niż BMW. Funkcja launch control aktywna, no dobra, czekamy na zielone. Jak na 3 tony. Jak na 3 tony, nie jest źle, ale szału nie ma. Czy to były 4,3 sekundy do setki? Możliwe. O, teraz poczułem, że jednak te hamulce mają robotę z 3 tonami. Oj tak. Czuć, że jednak jest co hamować. Mamy tutaj takie ustronne miejsce, gdzie nie będziemy nikomu, mam nadzieję, przeszkadzać. Zatrzymamy się, pokażę Wam z zewnątrz to auto i troszeczkę o nim poopowiadam, bo jest tu dużo ciekawych rzeczy. I najważniejsze jest to, że jest tu dużo nawiązań do historii BMW M. I za chwilkę o tym Wam opowiem. BMW XM. 653 konie i port do ładowania. Co za czasy. Hybryda typu plug-in. Pierwszy taki napęd hybrydowy od BMW. I słuchajcie, to jest pierwszy od 41 lat samochód specjalnie od początku zaprojektowany i wyprodukowany przez właśnie dywizję M, M-Power. Nie ma wersji zwykłej X jakiejś tam, na bazie której jest MK. To jest po prostu XM. Jedynym takim samochodem wcześniej w historii BMW było oczywiście moje najukochańsze BMW M1, niespełnione marzenie. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Nie powiem, że jest brzydki, powiem, że jest oryginalny i na pewno zwraca na siebie uwagę, i chyba o to chodziło.
Zobaczcie, mamy te opcjonalne, największe możliwe 23-calowe koła i one wcale nie wyglądają na duże tutaj, w tym nadwoziu. Bardzo mi się podobają nawiązania do historii. Tutaj te kształty, te listwy. Właśnie M1. Chodźcie, jeszcze wam coś pokażę ciekawego. Zobaczcie, tutaj mamy akurat w tej wersji ładnie tak tylko laserem chyba wygrawerowane logo BMW i drugie logo BMW z dwóch stron. Kolejne nawiązanie do M1. I w ogóle bardzo dużo takich płaskich powierzchni. Zobaczcie, ta tylna szyba tutaj tak płaściutko przechodzi od razu w ten słupek C. Ciekawe zabiegi. W ogóle ta wersja kolorystyczna też jest oryginalna, bo mamy wszystko czarne, ale mamy dużo złotych akcentów. No więc na wsi będzie szał. Układ wydechowy. Dwie podwójne końcówki, ale nie jak zwykle w M-Powerach od BMW poziomo, tylko w pionie. Po to, żeby ten dyfuzor jeszcze większy mógł tutaj być. Dyfuzor w SUV-ie. Jak to brzmi w ogóle? O co tu chodzi? No, chociaż tu pachnie trochę benzyną. O, ciekawostka jest taka, że zalecają 95, minimum 91. Nie zalecają 98 nawet, nie jest wymagane. A w M3 jest zalecane 98. Zobaczcie, we wszystkich innych takich BMW-kach, nawet M-Powerach, też wam to pokazywałem przy M3 Touring, jest tutaj miejsce z taką gumową zaślepką, bo wersja trójki Touring też występuje w dieslu. Oczywiście nie M-Power. No i wtedy ma tutaj wlew do AdBlue. A tutaj mamy kolejny dowód na to, że ten samochód był zaprojektowany od początku jako tylko M-Power. Nie ma innej wersji silnikowej, więc nigdy nie będzie miał wlewu do AdBlue. No ewentualnie możemy tu gazik założyć, jakby ktoś chciał. To by było coś. Wszystkie Priusy, które jeżdżą na taksówkach i Uberach w Warszawie, Priusy w gazie hybrydowe, miałyby godnego następcę. Hybrydę w gazie od BMW. Przechodzimy do wnętrza, bo tutaj naprawdę się dzieje. Zobaczcie, już jak otworzyłem drzwi, to dotarł do mnie piękny zapach. Pachnie naprawdę, pachnie pięknie jak w Bentleyach, w takich Rollsach, w takich naprawdę drogich samochodach premium. Pachnie po prostu wysokiej jakości skórą. To nie jest zwykła skóra, zobaczcie. To jest taka skóra, która wygląda na taką postarzaną, ekskluzywną, jak na takiej starej, dobrej, angielskiej kanapie w salonie, przy kominku. I pięknie to pachnie. Przeszycia, spasowanie, wykończenie wszystkiego naprawdę, naprawdę robi robotę. Kierownica standardowa, jak we wszystkich aktualnych M-kach. To już tutaj nie będę się za długo wypowiadał. Jest po prostu idealna. Łopateczki wysokie, przycisk M1, M2. Wszystko sobie ustawiamy. Mamy karbon matowy. Wszystko fajnie, ciekawie, dobrze spasowane. Mamy na desce tutaj też tę skórę. Mamy alkantarę na suficie w takim dziwnym też kolorze. Ale to, co jest ciekawe, to jest ten sufit 3D. Też pierwszy raz w BMW. Zobaczcie. Oczywiście podświetlany też na mnóstwo kolorów i możemy sobie wybierać kolory. Teraz jest kolor lawendowy. Włączymy sobie kolor szmaragdowy, to będzie nam przypominał nasze M3 Touring. Szmaragd. Nie wiedziałem, że szmaragd to jest zielony. Znowu się czegoś dzisiaj nauczyłem. Tu mamy w zasadzie podobnie jak w M-kach. Oczywiście te listwy też wszystkie świecą. Po ciemaku by to dobrze było widać. O, patrzcie, mamy speckę. Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Podstawowa wersja XM-a kosztuje, uwaga, 935 tysięcy złotych. Co czyni go chyba najdroższym BMW, jeśli chodzi o podstawę. Nie ma droższego BMW w ofercie. XM. Prawie 1 000 000 złotych bez dodatków opcjonalnych. Ała! Nie wiem, czy jest to okazja. Duża, wygodna kanapa. Mnóstwo miejsca z tyłu na nogi. Ten fotel jest ustawiony pode mnie, czyli dosyć odsunięty do tyłu, a jest tu sporo miejsca. I zobaczcie, w ogóle przeszycia są ciekawe. Zobaczcie, jak zamknę te drzwi, to czuję się jak na wygodnej kanapie w domu. Oczywiście nie w czasie jazdy, ale można zrobić na przykład tak, żeby nie było, że z buciorami wchodzę na kanapę, nie dotykam kanapy. Dlatego, że zobaczcie, kurczę, tu jest tyle miejsca, że nawet ja mogę się tutaj poobracać. To jest ciekawe. Boczek drzwi zachodzi tu na kanapę poprzez ten element takim półkolem, że czujemy się jak na takiej klubowej kanapie. Naprawdę to jest ciekawe i dobrze to wygląda. Tutaj też jest jasna alkantarka, ale widać, że taka mocno cieniutka. W ogóle
to taka dykta trochę. Ostatnio głównie bagażniki pokazujemy na tym kanale. Proszę bardzo. O właśnie, i zobaczcie, zaskakuje. Tak wielkie auto, a bagażnik wcale nie jest duży. I w dodatku ma bardzo wysoko podłogę. Czyli jak chcemy coś ciężkiego wrzucić, no to trzeba się wysilić. Bardzo elegancka i ekskluzywna torba BMW XM, w której oczywiście są przewody do ładowania. Czyli mamy tu klasyczny Type 2, taki, żeby się podłączyć do słupka gdzieś na mieście. I mamy też ładowareczkę standardowo, widzę, Type 2 podłączaną do gniazda 230 V. Ale przewód gruby. Wow. Proszę bardzo, bezdotykowo nam się pojawia hak holowniczy. 2700 kg na haku, nie ma 3,5 tony na haku. I to już jest powód, dla którego bym nie mógł kupić tego samochodu, bo nie mógłbym pociągnąć dużej zakrytej przyczepy, na której wożę wyścigówkę, bo ona ma 3,5 tony DMC. Dobra, chowamy hak w takim razie. Zobaczymy, co tam drzemie pod machą, czy coś w ogóle widać ciekawego. W końcu jest tu V8, a jak wiadomo, pan Robert lubi V8-ki. O, nawet mamy takie czerwone tutaj akcenty. No widać, że ten silnik też cofnięty mocno do kabiny, ten dziób tutaj taki duży. Dobrze, dobrze powinno być wyważone. No i jak zwykle w tych napędach hybrydowo-elektrycznych mamy już tutaj oczywiście pomarańczową otulinę. Widać, że jakiś prąd tutaj płynie. Napęd na cztery koła, MX Drive i mamy 4.3 do setki. Ale czuć, że to jest M-ka, bo nawet mamy to zawieszenie w trybie komfort. No wiadomo, że mamy też bardzo cieniutką oponę, bo 23 cale tu są. Czuć każdą nierówność. Wszystko wyczuwamy. Nie powiem, że jest to plus, jeśli chodzi o komfort i wygodę, ale o takie odczucia, informacje dobiegające do kierowcy, to jest super. Ja lubię takie auta, które dostarczają tylu informacji. Układ kierowniczy bardzo czuły. W ogóle nie. No nie wydaje mi się, nie czuję, żebym jechał tak ogromnym, ciężkim SUV-em. I to naprawdę im się udało. Lekko się prowadzi, tak zwinnie powiedzieć o tak monstrualnym aucie, które wygląda jak, no właśnie, jak co, jak XM. No i zobaczcie, cały czas do Was mówię, jadę sobie w trybie miejskim, nawet włączę sobie adaptacyjny tempomat. O, sam mi jeździ w korku, podjeżdża, utrzymuje odległość od poprzedzającego pojazdu. I mogę nawet sobie dostosować, żeby też reagował na znaki i dopasował prędkość tego tempomatu do znaków, czyli w tym przypadku do 50. Sam kieruję, ja sobie tu do Was mówię. Oczywiście muszę trzymać dłonie na kierownicy, bo już dostaję upomnienia. Ale cały czas jedziemy na tym prądzie, kurczę blade, no. 90 km zasięgu, ten zasięg zmniejsza się, ale nieznacznie, bo w tym momencie o, już się doładowuje bateria, można tutaj to zobaczyć, jest taki pasek charge. Auto nie używa za bardzo hamulców, tylko tyle, ile może, to odpuszcza ten gaz, korzysta z tej rekuperacji. No i dzięki temu doładowuje cały czas tę baterię. 88 zasięgu ubywa. Zauważalnie, ale cały czas jedziemy na prądzie. No nie, samochód 650 koni, mocny M-Power, a jedziemy bezszelestnie. Dziwnie się czuję, naprawdę dziwnie się czuję. I chyba mi wystarczy, naciskam M1. O, już cichutki pomruk V8-eczki dobiega do mych uszu. Już, nie no, to już jest inna bajka, są strzały z wydechu, włączymy sobie jeszcze tryb manualny, o. Ach, nie chcę dwójki wrzucić. Są strzały. No tak jak widzicie, jednak ta V8 powoduje, że ten uśmiech na twarzy się pokazuje. Kurczę, naprawdę się czuję, jakbym jechał emą, no. Niesamowite, jak to auto się prowadzi i brzmi na tej benzynie.
bardzo pozytywnie zaskoczony jestem tym pojazdem. I coraz bardziej tak w głowie próbuję sobie usprawiedliwić tę cenę 1 000 000 zł za to. Coraz więcej argumentów za jest w mojej głowie.